Cześć, na wstępie chciałem wam powiedzieć, żeście wbijali do mojego sklepu koszulki.dokrys.pl. Link jest tam na dole, bo jest nowa zimowa kolekcja z Blue, czyli naszą papuszką. Jest ze mną Yahimozo. A czemu się tak śmiałeś? Ja tego nie wytnę. Chodź, Yahimozo. Nie wytniesz tego? Nie wytnę tego, chodź, idziemy. Idziemy tutaj na górę. Tu jest w ogóle Blue. Jeżeli chcecie dopomóc Blue, pamiętajcie, że Blue zbiera kieszonkowe, tak? Więc no kupujcie koszulki z Blue. No i będzie bardzo fajnie, bo ja za każdą koszulkę odpalę Blue jednego frytka. No dobra, nie ma frytek w Minecraftie, więc jedna marchewka. Chodź tutaj na dół, Yahimozo. A będzie gruby. Dzisiaj zaznaczymy z Yahimozo swoją wartość na ferajnie, bo nie wiem jak ty, Yahimozo, ale się trochę poczułem na ferajnie zapomniany. Dlatego... Ja też. Moje przerwy ciągłe. Tak, mam ten sam problem. Chodź, Yahi. Widzisz tam tą dużą wieżę? Tam, daleko, tam. To naprawdę duża wieża. Widzisz ją? Widzę. Dobra, to zbudujemy tam swoje twarze. To nie! Tak, o, będziemy... Cała ferajna sobie teraz o nas przypomni. Dlatego tak, najpierw trzeba mieć asortyment, tak? Ja nie wiem, czy ja chcę siebie zbudować. Chyba bym się zbudował z kleju, ale nie mam. A czy mogę od ciebie wziąć bloki w takim razie, jeżeli chcesz ten? Nie. Ej. Co? Jak ja mam inaczej to zrobić? No normalnie, no rączkami pracuj, no. Dobra, to tutaj będzie na oczka. Aha, nie mam za mało trochę tego, no dobra. Jesteś okropnym youtuberem. Mówię, jakoś... ty już? Tak, Yahi, wiem. Jakoś to zrobimy. Czyli tak, pójdziemy sobie najpierw narąbać drewno. Czy ja mam przy sobie nożyczki? Mam przy sobie nożyczki. Sam narąbany nigdy przy sobie nie... Chyba ty. Nigdy przy sobie nie miałem nożyczek jakoś, a teraz nagle wow, nożyczki, no i fajnie. Pójdziemy sobie do kogoś ukraść trochę wełny. Dobra, Shandy, ja chyba nawet wiem, kto może mieć wełnę. I Shandy, i Koshi, więc my się chyba do niego przejdziemy, mi się wydaje, wiesz? Tak, przejdziemy się, Yahi, musimy zdobyć wełnę. Oczywiście pamiętajcie, że wełna jest do zdobycia łatwym materiałem, więc nie kamieniujcie nas za to, że im ukradamy, tak? Dobra, a Koshi ma tutaj domek. Doknes to złodziej, Yahimozo też. Czy ta wielka tęcza... Co, aż tak dawno ci nie było? Nie, znaczy... Nie no, tą tęczę widziałem, ale się zastanawiam, czy to jest właśnie domek Koshiego. Tak, to jest domek Koshiego. Z czego ty się śmiejesz? O raju, czy on nie ma domu normalnego? Może nie ma i co? Może go nie stać na dom? No... Jesteś okropny, chciałbym ci powiedzieć, tylko zaznaczyć. No dobra, mam to tak trochę, no... Za szufladką. W poważaniu, chodź. Tak? Nie, za szufladką. Za szufladką. Chodź, wracamy teraz, o w ogóle Blue cały czas za nim podróżuje, więc jeżeli jesteście wdzięczni Blue, że cały czas jest przy nas, może powinniśmy zbudować podobiznę Blue, chociaż nie tylko tam Blue interesuje, chyba tylko widzów. Na pewno mnie nie. Dobra. Jesteś pamiętajcie, okropny, Blue też ma uczucia. Są z nim bardzo fajne wzory na koszulkach, polecam. No, Yahi też poleca. Ogólnie Yahi ostatnio się nie prosił, czy bym mógł jakąś koszulkę z Blue wysłać i powiedziałem... Nie. Ej, ale przecież moja siostra ci ostatnio ukradła koszulkę na evencie. Tak? No nie pamiętasz? Wzięła moją koszulkę jakąś? No wzięła twoją koszulkę, znaczy... Na mój koszt? Nie! Na mój koszt? Nie wiem. No mam nadzieję, że nie na mój koszt. Znaczy dostała pozwolenie na wzięcie, żeby nie było, że jakiegoś drama, co nie dostała pozwolenia. Słuchaj, ja też dostałem pozwolenie wzięcie na koszulkę, ale mi powiedzieli... Ale słuchaj, Doknes, to ty ze swojej oddajesz. A mojej siostrze powiedzieli, że może sobie wziąć, jak go chce. Co? I wzięła akurat moją? No wzięła Team... Nie, no dlaczego? Team Przyjaźń, o. O nie... Potrącili mi pewnie z wypłaty, no. Kurde... Żałujesz małej dziewczynce? Tak! Jak to? Moje pieniądze! To są pieniądze dla nas! Nie no, spoko, spoko. Lubię twoją siostrę, niech se bierze. Dobra, w takim razie... teraz tak, bo mi by się przydała ogólnie brązowa wełna, czyli nie, ja mam rude, nie, ja mam brązowe włosy, co ja gadam? Rude. Jaki strąd wziąć brązowy barwni? O nie będę ci zadawał tego pytania. Dlaczego? Bo nie chcę poznać odpowiedzi od ciebie akurat. Różowy barwnik, skąd się bierze, mówisz? Nie, powiedziałem brązowy, ale nieważne, zakończmy temat. Nie potrzebuję... Kubka pieska w słoiku. Co? Kubka pieska w słoiku. No Kub, musisz dorobić kubkę. Wtedy będziesz miał brązowy barwnik. Albo masz pieska?
Jak się robi klej? Klej hej, się hej. Chyba robi... Aha, już jaki wiem, jak klej? Się robi aha, klej. Jaki klej? No klej. Że glinę? Że nie no, w sensie nie, że glinę, tylko te kolorowe bloki. Jak i wykaż się. A to! Jestem teraz potrzebujący, no. Nie wiem, stary. Mogę szybko ci za Wikipedię zrobić. No dobra, no to rób mi za Wikipedię, a ja w międzyczasie... A jak to się nazywa? Klej. Cement! Cement? Kurczę. Nie wiem, nie obchodzi mnie to, raju. Ja sobie pójdę teraz do innych... Dobra, cement hydrauliczny z pływu mineralnego otrzymywany w cementowniach surowcowych mineralnych wypalonych na klinker w piecu. Nie, nie ten cement! W Minecraft? W Minecraft! A, Minecraft, dobra. Raju, dobra. Ja ogólnie szukam teraz brązowego barwnika. Takowy można zrobić z kakaowców. Tak to się mówi, kakaowiec, nie? To tak, musisz mieć, robisz to z 4 grawele, 4 piasku i 1 barwnik. No dobra, no to sobie, a jak zrobić takie, wiesz, naturalne, wyglądające jak skóra? Bo to mi się przyda. Tutaj chyba... O nie, czekajcie, muszę sobie włączyć ten. No to musisz wtedy zrobić chyba taki żółty cement, albo jest żółtkiem wtedy, co nie? Nie, jest taki naturalny w kolorze skóry mojego skina na przykład. Kurczę, ale jaki ty masz ten? Weź mi pokaż swoją mordkę. No jest bardzo ładna, coś jeszcze do tego? No musisz żółtą zrobić, no bo innej opcji nie ma, co nie? No nie żółtą, ta kremowa. A, bo rzeczywiście jest kremowa, no nie ma kremowej. Takie no jest kremowa, ty nigdy w Minecrafta nie grałeś. Beton. No beton, żółty beton się w taki kremowy robi. Tak? Tak. Na pewno. Żółty cement, żółty tak. No dobra, no to może ktoś będzie miał śmieci jakieś w domku. Powiedzmy, że Enzi... Czy w ogóle... Dom Enzi'ego wygląda teraz jak takie śmietnisko, to jest wszystko i nic. Ej, czy Enzi dalej gra? O! White terracotta to jest. White terracotta. Nie, terracotta jest, kurczę, ta wzorkowa. Nie, white terracotta mam teraz w rękach. Masz w rękach? Tak. Jakiś chyba niespełny rozumu jesteś. Zobacz, jak zrobić terracotę, jak zrobić terracotę? Jaki? O nie, kurczę. Znowu biała terracotta. No i wszystkie są te terracoty, no. No to dobrze mówiłem, ja dobrze mówiłem. Tylko tak, co ja chciałem... Aha. Przefarbić to. Wiesz, jak to się robi? No nie wiem jeszcze, bo mi nie powiedziałeś. Ale tam chyba były owce w ogóle, nie? Na tej sielance całej. Wyroby z dobrze oczyszczonej i wypalonej gliny w formie figurek lub płytek stosowanych do... Minecraft! A w Minecraft, dobra. Minecraft. I jak tam, jak i dobrze idzie? Bo słyszę, że idzie i to grubo idzie. Musisz przepalić glinę i później ułożyć 8 gliny i w środek barwnik. 8 przepalonej gliny w środek barwnik. Nic nie zrozumiałem, nie skupiłem się musisz za bardzo. Musisz przepalić glinę, blok gliny. Blok gliny, dobra. Miał zrobić blok gliny. Musisz glinę? Znaleźć glinę pod wodą. O, dobra. Jak i wyruszamy w poszukiwania, oczyszczamy ferajne z gliny. Znowu. Generalnie potrzebuję piasku i gravelu ja sam, więc możemy się w takim razie rozdzielić, jeżeli jesteś chcemy zrobić... Jesteś egoistą. Powiedział ten, który chce mnie zabrać, żebym szukał z nim. No ej, stary, serio? Ale ty masz wobec mnie duży dług do spłacenia, no. Jaki? No ty... Nie wiem, jakiś tam by się pewnie znalazło, no. Powinieneś powiedzieć... Jeszcze nie pamiętasz, tak? Jeszcze nie pamiętasz. Jeszcze nie pamiętasz, no właśnie. Czekaj, gdzieś tutaj pewnie będzie glina. Kurde, z tymi moimi budkami to ja naprawdę sobie mogę pozbierać tej gliny, no. Musisz ściągnąć. Będziesz szewcem. Dziwnie cię satysfakcjonuje ten fakt z tego, co słyszę. Nie, stary. Bardzo dziwnie się to satysfakcjonuje. Nie. Jaki? Ani trochę. Jaki? Jesteś okropny, wiesz? Jesteś okropny, mi takie rzeczy mówisz złe. Jesteś złym człowiekiem, wiesz? Nie spodziewałem się, że po ciebie tego doknes. Po ciebie. Co? Po tobie. A co ja powiedziałem? Po ciebie. Pijany chyba jesteś. A kurczę, teraz tak, gdzie to jest? Nie, generalnie pomóc ci szukać gliny, czy znaleźć sam dla siebie rzeczy, które ja potrzebuję? No pomóc mi szukać gliny, stary, czego ci jego i... Dobra, to wybudujemy dzisiaj tylko twoją twarz, co nie? Nie, wybudujemy obydwie. No ale ja potrzebuję, to dobra. Dobra, spoko. Dobra, to szukaj, robimy zawody. Szukasz? Szybciej... Tak, szukam. Dobra. A, bo to glinę potrzebuję, nie potrzebuję żadnych tych gravelów, nie? Nie, ja potrzebuję gravelu.
Tu nie ma powietrza! Nie! Nie umrę! Albo jednak tu jednak nie ma powietrza! Jaki, pamiętasz kiedy mówiliśmy przed nagraniem rapujmy na odcinku, a ci powiem, to fajny pomysł, jednak nie, jednak się rozmyśliłem. ja ci coś takiego usłyszałem tylko twój wstęp. Ja już nie chcę. Brakuje powietrza. W sumie ten klej nie jest aż tak trudny do zdobycia. Napiszcie w komentarzach. Brakuje powietrza. Ja się robi tą terakotę? Musisz glinę przepalić. Dobra, no ale wtedy mam cegiełki. Nie, musisz blok gliny przepalić. Okej. W takim razie nie ma sprawy. Nie ma sprawy, mordo. Nie ma sprawy. I co potem z tym robię? A potem musisz ułożyć 8 naokoło tych przepalonych tych i w środek barwnik. Okej. Czaisz bazę? Czaję bazę. Może jak będzie biało, to wyjdzie normalna. Tak mi się wydaje, że tak powinno być. Znaczy od ciebie na pewno nic normalne nie wyjdzie, wiesz? Wiesz co, ale to już inna kwestia, to zrób chociaż takie upośledzone. Znasz taki kanał jak Yahimozo? Znam. Coś w kwestii bycia normalnym chcesz jeszcze dodać? No. No dobra, spoko. No, spoko. Terakota. Aha, faktycznie, teraz muszę mieć mączkę kostną. Czyli sobie pójdziemy tutaj do kostkę kopalni. Mączną. Kostkę mączną, no. Nie no, mączkę kostną, dobrze powiedziałeś. Kostkę mączną. Mączkę kostną. Czekaj, bo ja już się mylę przez ciebie. Mączkę kostną. Jest akurat noc, więc pójdziemy sobie zabić kilka... A ty tu jesteś. Gdzie jestem? Nie, myślę, że ten, że to jakiś ten, ptak. A to ty, tylko ty. Chcę tu zostać i zawsze z tobą w sensie, że być. Nawet kiedy będzie źle. No okej. W takim razie jak i z tobą już jest źle i ja nie chcę. Ja nie chcę być mimo wszystko z tobą. No nie. Wiesz o cebeziom. Wiesz o co chodzi ziom. O co ci chodzi? Nie, bo to było. Ej, o co ci chodzi, ziom? Nie. Czemu ja w trzecim odcinku z rzędu śpiewam piosenki czuł, znaczy no nie śpiewał. Nie, ale był taki moment trzydniowy, że mi to tak w głowę wleciało. Jakiś fan. Jestem fanem, tak? że śpiewałem chyba na 4 czy na 5 odcinkach pod rząd, bo jeszcze dla innych nagrywałem, co nie? O raju! No to już wszyscy. Kto mówi o raju? Mówienie o raju jest tak jak mówienie klawo. Wydawało mi się, że powiedziałeś klot. No nie, tak. Nie potrafię tego wytłumaczyć za bardzo. Czekaj, może Sebastian będzie coś miał. Nie, Sebastian jest biedny. Co to jest? Kozioł Sebastian. Kto to jest Sebastian? Nie wiesz, co to jest Sebastian, stary? Nie wiem. Jego domek wygląda godniej od twojego. A jest tylko osłem. Kto to jest Sebastian? No, osioł Sebastian. Co ty w ogóle gadasz? Jest osioł Sebastian na ferajnie, nie wiedziałeś? Ma nawet własny dom wybudowany. Ale kto to jest? Kogo to jest maskotka? No moja i Lilera. A osioł Sebastian? Osioł Sebastian. Kurczę, ej, nie podoba mi się to, wiesz? Bang, bang, bang. Elo szkielet, dawaj mi kości. Bardzo mi się nie podobało się tego imienia. O, dał mi. Co mamy 6, dobra, to 6 to mi powinno jakoś tam starczyć. Ej, ile jest bloków na głowie? Jest 8 na 8, czyli 60, dobra, git! A co, już 64 bloki masz uzbierane na swoją główkę? Ale my to na płaskie robimy, wiesz o tym? Mhm. No dobra, tylko tak mówię, żebyś tam nie rozpędzał i nie napalał za bardzo. Bo to by było słabe, Yahi. To by było słabe, Yahi. No, dobra, o, już mi się wszystko przepaliło, pięknie. Blue tutaj dzielnie mi pilnował tego wszystkiego. Teraz sobie idziemy na dół i zrobimy... Aha, nie, przecież tutaj mam crafting table, nieważne. No i tak, jak ty to mówiłeś? Tutaj to... Oj, tutaj to robię dookoła. I tu się odkładaje barwy. O, nice! Udało się. Nice! Ile tego mam? 27. Mam na oczy. Mam białą wełnę, czy jeszcze potrzebuję brązowej? Czy brązowa... Chodź do mojego domku, Yahi. Gdzie ty jesteś w ogóle? Znaczy generalnie brakuje mi jeszcze czarnego barwnika, więc... Dobra, to załóżmy, że ja się położyłem. Aha, dobra, mogłeś mi powiedzieć, żebym sprawił noc, sprawił dzień.
Aha, no tak, musimy coś fajnego. Ten na przykład jakiś rytuał przyzwania słońca. No właśnie, ej, popsułeś wszystko, jak zwykle doknę. Oj, 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 szkielecik. Oj, 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 szkielecik. Dobra, czemu w ogóle, aha, ja myślałem, że mam fire aspect, a... Dobra, nie. Co, umarłeś? Nie, prawie creeper mi umarł drzewko. Szkoda, że nie umarłeś. Aha, no spoko. No to chodź, jak jesteś gotowy? Aha, ja jeszcze nie jestem gotowy. To znaczy, no siebie. Powiem ci, że tak prawie bym powiedział. Ja jeszcze muszę mieć na jedno oczko, troszkę. I możemy zaczynać jachimozo. Wiesz co, potrzebuję znaleźć jeszcze, kurczę, te ośmiornice. Ej, wiecie, ja się nazywał kiedyś Jachimozo, jego pierwszy nick? JJDJ Jachimozo. Dlaczego tak? Nie wiem, stary, to twój nick był przecież. Jakiś chory jesteś chyba. JJDJ Jachimozo. Mój pierwszy nick to był Jachimozo. Ale kłamiesz. Autentycznie. Ale żeby, kłamiesz. Żeby nie było pierwszy, miałem ten nick od tego, od Jaku. JJDJ Jachimozo. Ale śmieszny nick sobie w ogóle, dałeś, wiesz, stary. Wiesz, jak przypał było mieć ten? Nick Jaki, a Jachu miał Jachu? No. Ludzie do mnie wbijali na live'ach, mówili, że kiedy remix, co nie? No to fajnie. JJDJ Jachimozo. Jachi produkcja. No ser, to przecież... Mówiłem ci, że się na nim wzorowałeś. No jasne, no. Produkcja muzyki, a DJ to wiesz, też z muzyką powiązane, więc no. Jaki... Ale mam... Co z takiego podejrzanego tam robisz? Czemu niszysz sobie wyspę, Jachi? Mam pełną buzię. Widzisz mnie, czy nie? Gdzie ty jesteś? Ha, ja cię obserwuję. A, widzisz? Ja to się umiem w czaszczach schować. W czym? W czaszczach. Znaczy to w drzewach w sumie, no. Mówisz? O nie! Tu jest papuga twojej siostry! I wybuchła! Dlaczego zabiłeś drugą papugę Jachimozianki? O raju! Mam pytanie, dlaczego zabiłeś drugą papugę mojej siostry? O raju! Zniszczyłeś jej dom? Nie, ale zniszczył mi papugę. Creeper ją wysadził. Ja wszystko powiem Jachimoziance. No podejrzewam, bo jesteś konfidentem. Myślę, że ona już chyba zapomniała, że jest nieco jak frajna, ale na pewno będzie smutna, jak się dowie, jak się przypomni. No tak, w sumie. Dobra, ale jak jej przypomnę, że było coś jak frajna, to na pewno będzie smutna. Tak, no to nie przypomnę. Aha, gdzie ja idę? Ej, stary, mamy problem. Dlaczego? Bo ja zapomniałem przecież, że... Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, masz żelazo? O, tu jest a żelazo. A masz wełnę? Nie mam, a po co? No a po to, że zapomniałem, że nie mam jeszcze na włosy. Ale dobra, czekaj, już będę miał. O, dobra, to jest wystarczająco owiec. Halo, owieczki. No ej, ale normalnie jakie zbawienie. Uuu, tak mi się farku z tym. 32 to starczy, no mam mniej kleju, więc powinno starczyć. Jak nie starczy, no to trochę klops będzie. Trochę klops. Gadasz? Dobra, chodź, Jachi, wbijamy tam na górę. Poczekaj, ja muszę sobie jeszcze beton z tego zrobić, co nie? Tylko ja mam problem, bo ja nie mam nic do jedzenia. Czy ty jesteś do jedzenia? Tu nie ma nic do jedzenia. Wiesz co, ja mam marchewki, zaraz ci dam, dobra? No dobra, to ja idę tam już na górę. Dobra. I czekam na ciebie na górze. Oj, kurde. Tutaj mam te pochodnie jeszcze. Wybredne. Pochodnie mi wszystko psują. Całe moje plany. Pochodnie popsuły. Ej, plany do Knesa. What? Wysokie to jest. Ile tutaj będzie? A to czasem bardzo... tego nie buduje Itesim? Nie wiem, ale wydaje się bardzo ambitne. Czyli Itesim. Dobra, czekaj. To teraz tak, liczymy kratki na głowie. Czy na twarzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, osiem. No może mi jednak trochę zabraknąć tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O! Chcę tu zostać i zawsze z tobą. Raz, dwa, dobra. Być. Czyli to będzie do końca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nowa fala, nowa muza, my robimy to. I dwie kratki. Powiedz, kim ty jesteś. Ziom. Ej. Czy kiedyś maskę zdejmiesz? Nie, zaczynajmy. A bo to u mnie doktor będzie śpiewał rap. Śpiewał rap. Masło. Dobra.
Ja mam zeza do środka. Dobra, sobie położę jestem mordą. Nic się nie zorientuję w sumie chyba. O nie, ale ja to zrąbałem. Dobra. A co? Nieważne. Czekaj, bo... Myślałem przecież, że to creative, chciałem zacząć klikać. A ta łopata jest prawie jak creative w sumie. Szybko kopię. No, jest. Dobra, to jeszcze ten. I na co ja to miałem dać? Na te ten. Na te ten, no, też się zgadzam. Na oczy. Czyli jeszcze dobra. Jedna owieczka. No i teraz jak na ironii nagle nie ma... Nie, no są tej owieczki. Dobra, no to jestem uratowany. Dobra, owieczka, a czy to jest 8 na 8, te dziury? Tak. Co znaczy, ty gadasz? 9 na 9 to jest. Nie gadaj. No tak prawie idealnie wyszło. Yeah. Ja już tam wracam. Ja mam zrobić pod tobą, czy jak? Nie, ty robisz stary z drugi... Ja robię ten... z widoku na mój dłoń, ty robisz na widok na nową ferajnę. Będziemy tak koło siebie. Nowa ferajna jest dobra, okej, okay, spoko. Właśnie nie jest dobra, dlatego to robimy, tak? Dlatego właśnie pokazujemy się, że starzy minecrafterzy... Hashtag my. Chcą starej ferajny. Chcą starej ferajny, no. Dobra. Hashtag powrót starej ferajny. To tu. Tam kij w sumie, że otwieram teraz biznes na nowej ferajnie i... Nie powinienem tak mówić. Jaki biznes otwierasz? No widzisz, czekaj. Czyli to jest tu, czyli tu się jedno schodzi. Okej, no to powinno mi starczyć nawet surowców na to wszystko. Nowa muza, nowa fala, my robimy to! Okej. Super, Jachir, się tam spełniasz jakoś. Dobra, zrobię sobie tą głowę trochę tak, jak moja głowa nie wygląda. No ale będzie prawie identycznie. Blue, możesz mi nie przeszkadzać? Chodź, Blue. Albo inaczej. Spada. Umarł? Nie. Szkoda. Blue przecież nie umarł. Tak jest zapisane na koszulkach. I takowe koszulki też możecie kupić w moim sklepie. Blue nie umarł, on tylko poleciał sobie do dżungli, bo Blue lubi często sobie w dżungli tam być i... Umarł? Tak. Nie, mówię, że nie umarł. Umarł! Nie umarł. Blue nigdy nie umiera. Blue nie umarł. Takie jest motto przewodniej koszulek. A jest tak serio? Tak, no mówię, że takie jest motto przewodniej koszulek. A tylko koszulek, co nie? Blue nie żyje? Nie no... Gdzieś tam jest w dżungli, kiedyś po niego pójdziemy, nie? Żeby wrócił. Okej. Okej, czaję o co chodzi. Chcesz widzów oszukać, że będzie to ten sam Blue? Nie robiłem tak ani razu jeszcze. Serio? No. Masz papugę tyle czasu tutaj? Nie, stary, wyczuj czasem ironię, ale młodsi widzowie nie muszą wiedzieć, czym jest ironia. Dobra, w takim razie, jaki to jest twój cały skin? Po prostu wypełnisz sobie to czarnym? Tak. No może być. To zróbmy coś pośrodku nas. Powiedzmy, że zróbmy... O, taki słupek z derta taktyczny. I teraz czy ja mogę stąd zejść jakoś w miarę bezpiecznie? No chyba nie mogę z miarę bezpiecznie na ty... O! Ej, bo ja latam. Ja latam, Jachi. Czekaj. Widzę. Coś się... Dobra, nieważne. Game Mode Zero, coś się... Dobra, trochę mi bloków zabrakło, ale musiałem się... Dobra, nie przejmuj się, Jachi. Takie drobnostki nikt nie zauważy. Widzisz, co zrobiłem? Nie no, stary, takie drobnostki nikt na pewno nie zauważy. Czekaj, no moja twarz wygląda spoko, jest trochę za bardzo, no. Ale zabrakło mi też bloków, więc się nie martw, stary. A ty... Ja sobie robię włosy. Nie masz włosów, Jachi, jesteś tylko Endermanem. No dobra. Fajnie. Ej, twój skin wygląda biednie. Tak? Powiedział. Odezwał się typ, który pobrał skina z neta. Dobra, więc słuchajcie, dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli ci nam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że już subskrybujecie. Jak nie, to kliknijcie przy subskrybuj. Ja niej nie kliknę. Będzie mi naprawdę Wyobrażasz bardzo mojego skina w będzie Minecraft. Mi na... Cio tam być. Będzie mi naprawdę bardzo miło, że zostawicie suba. No. A jeżeli zostawiliście dopiero teraz suba, to napiszcie, że jesteście nowymi widzami. A jak trwaliście do końca, to napiszcie... No. Co napiszcie? Jaki spadł. Jaki spadł, no. Ale żyje. Prawie jak Blue. Wpadajcie do sklepu, bo Blue nie umarł. Blue wciąż żyje. No i cześć! Cześć!